Siema, jestem Marek i już jakiś czas temu nagrywałem film, w którym kamerzysta zadawał mi pytania, a jeżeli nie chciałem na jakieś pytanie odpowiedzieć, to musiałem wypić kieliszek ostrego sosu. I dzisiaj zrobimy sobie taki sam challenge, jednakże tym razem nieco bardziej się do tego przygotowałem, bo jak wiecie, ja naprawdę nienawidzę ostrego, a od jakiegoś czasu próbuję różnych ostrych rzeczy, aż do tego stopnia, że w tym momencie nawet ostry ketchup nie robi na mnie żadnego wrażenia, więc zapraszam do oglądania. Powiem wam, że niezbyt chce mi się nagrywać ten film, bo nie wiem, czy tak właściwie jestem przygotowany do wypicia tych ostrych sosów. Kamerzysta, tak właściwie jakie to są sosy? Ty je przygotowywałeś. No 100 razy ostrzejszy od Tabasco. Ten, który ostatnio piłeś, był 10 razy ostrzejszy tylko. To ja nie wiem, czy dam radę. Chociaż w sumie jadłem ostatnio ostre rzeczy. No musimy to sprawdzić w każdym razie. Ty, ale słuchaj, mam jeszcze jedną zajebistą rzecz dla ciebie przygotowaną na następny odcinek. No. Najostrzejszy sos na świecie. Nie, to już nie nagrywamy. Kończymy tą serię na dwóch odcinkach. Nie, no dawaj. Nie. Widzowie będą chcieli. W żadnym wypadku. Ale mówię ci, że widzowie będą chcieli. No wiem, że będą chcieli. Oni lubią oglądać takie filmy, dlatego nagrywam ten odcinek. Lubią oglądać, jak się męczysz, wiesz? Najdobrze. Ty, to słuchaj, a jak wbiją subskrypcję? No wiesz, że za subskrypcję to ja dużo rzeczy zrobię. To ile mają wbić? Za najostrzejszy sos na świecie? Nie nagrywamy z... Marek, wyobraź sobie, 10 tysięcy subów ci wpadnie. Nie, nagrywamy z najostrzejszym sosem. No najostrzejszy sos za 10 tysięcy subów. 10 tysięcy? No. 20. No dobra. 20 i na pewno nie piję kieliszków, tak jak teraz. Tutaj nawet nie piję kieliszków, pół kieliszka maksymalnie. Dobra, no to w tym momencie... A na łyżkę będę brał. Dobra, no to w tym momencie zostawcie subskrypcję dla Marka. Tutaj wam się wyświetli czerwony przycisk, tak, koniecznie. Dokładnie klikajcie ten przycisk, jeżeli wejdzie 20 tysięcy, to już się poświęcę, no bo wiecie, ja za subskrypcję zrobię dużo. A ja chcę zobaczyć, jak Marek się męczy. Dobra Marek, już wszystko masz przygotowane. No widzę przecież. Pytania będą mega, mega chamskie, uwłaczające. Ale ja wiem, że będę musiał wypić te 5 kieliszków, tak czy inaczej. No są poniżające pytania i chore pytania. No dobra, no to dawaj z tymi pytaniami. Już im. Ale nawet nie zdajesz sobie sprawy, jakie... No ale... wiem, że będą chamskie, kamerzysta. Wiem, że będę musiał wypić... Marek, ty nie zdajesz sobie sprawy, jak chamskie pytania zadają twoi widzowie. Ja przecież wiem, że będę musiał wypić te... No dobra, no dobrze, czytam pierwsze pytanie w takim razie. Wolałbyś odbyć stosunek seksualny z własną matką czy ojcem? To nie jest trochę chore? No jest, no. Wybierałem najbardziej chore pytania, ale jakie są możliwe. To nie da się nawet odpowiedzieć. No da się. No nie. Jak to niby? No to, no da się. Zawsze jest jakaś opcja wyjścia. No ale jest jakaś trzecia opcja? Nie. Masz albo matkę, albo ojca. Ale nie, no to jest chore, naprawdę. No jest. Niżej czegokolwiek. No ale o to w tym chodzi, żebyś wypił. A serio, aż takie pytania. Pij, no, nie. No pij, Marek. No nie, ja myślałem, że będą lżejsze. No pij. Myślałem, że na początku będzie bez sosu. No sosem, no dawaj. Nie ma żadnych próbnych. Umiesz, pyko. Nie, co ty robisz? Kurde, na mi gardło boli. No dobra, widziałeś, to... dobrze ten film ze stuporze? No widziałem, dobra, ale to co? Nie, to ma. Bańkę ponad, nie? To co? A i słuchaj, ja nie piję tego więcej. Nagrywamy. Jak nie pijesz? No nie, ustawiamy to. A, no nie, no Marek, to no, pogrzało cię. Przyjęliśmy jakieś soczki, no, ustawiam nic to. Nie... Wiesz, jakie to jest ostre? No wiem, no coraz ostrzejsze od Tabasco, ale nic nie ustawiamy. No kurczę, no jak chcesz ustawić? Wyku, tak mi gardło boli. No to będziesz widzów oszukiwać, no Marek. Nigdy jeszcze nic nie ustawiłem, a reakcja będzie taka sama, bo udaję coś. No nie poudajesz, ty nie umiesz udawać. Widziałem, jakie to jest ostre. Jeżeli te wszystkie są tak samo ostre, to spokojnie. Nie dam radę udawać, a wiem, że widzowie lubią te filmy, w których piję te ostre sosy, także ustawimy. No to nie, Marek. Będzie super fajny film. No nie. No nie, nie ustawiamy, Marek. No kurczę. Właśnie mnie słuchać, ja decyduję. Dobra, o ale... tym, co jest u mnie na kanale. Dobra, mam inny pomysł. Ale słuchaj, mam lepszy pomysł. Ale mam lepszy pomysł. No idź po ale te słyszysz? Sosy. Po te sosy. Ale słyszysz, mam lepszy pomysł. Czy nie po sosy, tylko po sok pomidorowy. Mam lepszy pomysł, słyszysz? Wypijesz witaminę C taką specjalną. Słyszysz? Ale posłuchaj mnie do końca. Wypijesz witaminę C i po 2 sekundach nie będziesz czuć, że to jest ostre. Ja to już testowałem. Ty gadasz. No naprawdę testowałem to. Wiesz, do czego jest witamina C? Ale to jest taka specjalna. Nie naprawdę, że ci kubki smakowe po prostu przestają działać. Gardło boli, weź mi przynieś. No dobra, zaraz ci przyniosę, ale słyszysz? Kubki smakowe ci przestaną działać. A co? O co chodzi? No, że wypijesz tą witaminę C i kubki smakowe przestają działać i tylko przez 2 sekundy czujesz ostre. A, czyli będzie normalna reakcja na filmie? Jak tak, no będzie normalna reakcja przez 2 sekundy. To okay, co? Okej, no to przynieś mi to. Przynieś ci tą witaminę C? A bo dobra, sam pójdę. No nie, no przyniosę ci. A co to jest? Ale to będzie jedziemy tak normalna reakcja na to sos? No przez 2 sekundy, ja potem będziesz musiał udawać. A wtedy nie będzie no, ustawione. Okej, okej. Okay. Dobra, no, dobra, no to no siadaj. To... Nie, no siadaj, normalnie. To siadaj. Nie jestem? Nie, no normalnie. A pokaż mi to wcześniej. Dobra, spoko. Czekaj, weź mi jeszcze przynieść Tabasco albo cokolwiek, co jest mniej ostre, żebym przetestował, czy to działa w ogóle. No dobra, spoko. No to dawaj. To ile? Nie, no przecież nie pozwolę na to, żeby on to ustawił. Mam tutaj bardzo silny środek nasenny. Jak się obudzi, to już będzie związany. Trudno. Nie pozwolę, żeby oszukiwał fanów. Przykro mi, Marek. Zaczynamy zabawę. Co tam oglądasz? Masz. Przed filmik. Do dna, Marek. Bo inaczej to nie zadziała, nie? Nie, no woda z lodowca, spoko. Jakieś takie suche.
To dna, Marek. Weź to na chłysta, nie? Musisz to szybko wypić, nie? Bo inaczej nie będzie działać. Tyle chyba powinno wystarczyć. O, weź mi teraz tabasko przynieś. Dobra. Co jest, Marek? Wszystko okej? Okay? Wszystko dobrze, Marek? Marek, wszystko okej? Okay? W porządku? Co jest? Marek? Marek, wszystko w porządku? Marek, co się dzieje? Marek, wszystko w porządku? Marek, Marek, co się dzieje? Chyba już śpi. Zasnął. Krzysiu pewnie. Śpi na pewno. Śpi. Ale zasnął. Dobra, no to co? Pora go związać. No, ale w sumie zanim go zwiążę, to jeszcze sobie polatam jego autem. I tak nie będzie o tym wiedzieć. Lecę. Dobra, w sumie dopóki Marek śpi na tych lekach, a te leki w sumie działają dosyć długo, mogę sobie polatać jego furką. No to co? Lecimy, nie? Odpalamy. Engine on. Ogarnijcie, to jest totalna rezerwa, Marek nie zatankował. Może mu się pieniążki na benzynę skończyły. Nie no, świruje, ale dobra, polatamy sobie. Ole, to zapierdala. W ogóle ogarnijcie, jakie to ma przyspieszenie do setki, to jest hit, patrzcie. Start. Dobra, jadę zanim Marek się obudzi. Muszę go związać i zaczynamy pytania. Dobra, już wróciłem, on nadal śpi. Stawię na statyw i zaczynamy zabawę. Dobra, Marek jest już przygotowany, pora go związać. Teraz pozostało go obudzić. Poprawiłem sobie statyw. Powinno mnie być widać. Może jeszcze troszeczkę przybliżę. Jego noga. Jeszcze, żeby mu krzywdy nie zrobić. Dobra, zaczynamy zabawę. Daję mu lekko do ręki. No dobra, zaczynamy. Kamerzysta, weź mnie tu wypuść. O co ci chodzi, kamerzysta? No to nie jest śmieszne. Idioto głupi, wypuść mnie stąd. To jest mój kanał, moje filmy. Co to odwalasz? Chcesz pracę stracić? Kamerzysta. Kamerzysta. No przestań już. Kamerzysto. Marek. No co ty chcesz? Chciałaś oszukać 2 miliony ludzi. Kamerzysta, masz mnie stąd wypuścić. Marek. To jest mój kanał, wypuść mnie stąd. 2 miliony ludzi chciałaś oszukać. Nie wrzucasz tego filmu, nie masz prawa. Uspokój się, człowieku. 2 miliony ludzi chciałaś oszukać, rozumiesz, Marek? Wypuść mnie! Wypuść mnie! Nie wypuszczę cię. Kamerzysta. Już mam dosyć. No kamerzysta, idź stąd. Wypuść mnie. No dobra. No ej, 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 nie! No wypuść mnie stąd, chodź tu, nie nagrywaj tych filmów! Kamerzysta! Niestety, sceny będą zbyt brutalne. Chodź tu! Dlatego nie mogę wam ich pokazać. Nie, nie, ale nie musicie się martwić. Chodź, wypuść mnie! Odpowie na wasze wszystkie pytania. No ile można, kamerzysta? Na wasze wszystkie pytania. Ja cię nienawidzę.
Wypuść mnie stąd! Zobaczcie również. No przestań! Film. Przestań, kamerzysta! Oraz nie zapomnij o subskrypcji. No wypuść mnie stąd! Związałeś mnie, idioto! No wypuść mnie! Marek! No co ty odwalasz? Posrało cię! No posrało cię, idioto! Kamerzysta!